Tradycyjnie konkurs miał trzy odsłony, w których uczestniczyli trzecioklasiści, uczniowie klas 4-6 oraz gimnazjaliści. W każdej z kategorii na mistrza ortografii czekał przybór pisarski. O pióro naczelnika Wydziału Edukacji walczyli najmłodsi, uczniowie klas trzecich. Kategoria szkół podstawowych klas 4-6 zmagała się o długopis przewodniczącego Rady Miejskiej, zaś by zdobyć pióro burmistrza Chrzanowa, mistrzostwem ortografii musieli wykazać się gimnazjaliści. Uczestnicy każdej z kategorii musieli zmierzyć się z innym tekstem dyktanda, oczywiście odpowiednio dopasowanym do wieku. Powyżej Maria idzie do nieba w towarzystwie swego syna. U góry ołtarza następuje jej zasłużona koronacja. Tradycyjnie autorem ich wszystkich był wiceburmistrz Chrzanowa Tadeusz Kołacz, więc kandydatów na mistrzów ortografii czekało nie lada wyzwanie. Jest różnorodność form, ale jak każdy, który pisze, mam szczególną słabość do określonych form ortograficznych. Równocześnie, jako że przecież przed laty poprawiałem też i robiłem dziesiątki dyktant, to wiem, które wyrazy, które formy sprawiały problemy największe. Od 6 lat gminne dyktando piszą również trzecioklasiści. W tej edycji najmłodsi mieli za zadanie poprawne napisanie tekstu, którego tematem był ołtarz Wita Stwosza z kościoła mariackiego. Uczniom bardzo spodobał się ten tekst, choć zgodnie przyznali, że był bardzo długi. Czy tacy trzecioklasiści są już gotowi do tego, żeby pisać dyktanda? Tak, my prowadzimy już lekcje z dyktandami już od klasy pierwszej. W pierwszej klasie to jest pisanie z pamięci, w drugiej klasie już takie krótkie pisania ze słuchu, a w trzeciej też są pisania ze słuchu, już troszkę dłuższych zdań. Autor dyktanda Tadeusz Kołacz starał się unikać wyrazów bardzo trudnych czy archaicznych. Jednak w jego tekście pojawiły się pojedyncze słowa, których znaczenia dzieci mogły jeszcze nie znać. Wtedy wyjaśniał je piszącym, a nawet przytaczał ich odmianę. To tak jak dzisiaj było ze słowem ówczesny. Założyłem, że tego słowa nie znają, no więc odmieniłem go, że ówczesny, ów. Podałem definicję słowa, ale podałem również formę w owych czasach, na co kilka dzieci zareagowało bardzo radośnie, a jedna dziewczynka wręcz się ucieszyła, że te odmiany jej podpowiedziałem. Ale to też o to chodzi, żeby potrafili wyciągać wnioski i nawet jeżeli mają wątpliwość, rozstrzygali je korzystnie. Wśród najmłodszych najlepiej spisała się Lena Skorupska ze szkoły podstawowej nr 3, która spośród wszystkich piszących popełniła najmniej błędów. Długo przygotowywałaś się do tego dyktanta? Nie. To znaczy ile? Tydzień, dwa. A lubisz pisanie, lubisz ortografię? Tak. Drugie i trzecie miejsce wywalczyła dwójka uczniów ze szkoły podstawowej w Płazie, Łukasz Adamczyk i Tatiana Poręba. Czy u was w szkole tak się ćwiczy ortografię, że tak dobrze wam poszło? Jak to było? Ćwiczy. To znaczy, co się robi? Mamy dyktanda. A lubicie polski i ortografię, czy nie bardzo? Ja bardzo lubię. I jak się przygotowujesz? Czytasz po prostu książki, dużo piszesz? Czytam książki, piszę na komputerze dużo. W kategorii uczniów klas od 4 do 6 o prymat walczyło 39 osób. Ich zadaniem było bezbłędne napisanie dyktanda opisującego tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Z tym dość mrocznym tekstem najlepiej poradził sobie uczeń szkoły podstawowej nr 3 Jan Pawłyk. Drugie miejsce zajęła Kamila Malczyk ze szkoły podstawowej w Balinie, zaś trzecie miejsce Jakub Rams, również z Balina. Gimnazjaliści także mierzyli się z opisem tryptyku malarskiego. Im w udziale przypadł opis Ogrodu Rozkoszy Ziemskich Hieronima Boscha. Spośród 25 uczniów, którzy pisali dyktando, najlepiej poradził sobie Mateusz Żegleń z PG nr 4 i to on został mistrzem ortografii wśród chrzanowskich gimnazjalistów. Drugie miejsce zajęli ex aequo Paweł Paprocki z gimnazjum nr 3 oraz Alicja Cisek z gimnazjum w Płazie. Na wyróżnionych i laureatów czekały atrakcyjne nagrody książkowe, bowiem właśnie obcowanie ze słowem pisanym jest najszybszym i najbardziej skutecznym sposobem nauczenia się ortografii języka polskiego. Przede wszystkim dużo, dużo czytać, bo to jest właśnie główna pomoc w pisaniu dyktanda, bo jednak jak dziecko dużo czyta, opatrzy się z tymi wyrazami, to pisze dobrze dyktanda. Tegoroczni mistrzowie ortografii z poszczególnych kategorii zostaną także nagrodzeni 13 października podczas Święta Edukacji. Wtedy z rąk fundatorów trafią do nich główne nagrody tegorocznej edycji konkursu.